Zlinkowani. Zaprasza Szymon Karwasz. Dzień dobry. Powodów do nagrania tego odcinka było co najmniej kilka. Najważniejszy z nich to chęć wsparcia dla osób, które stoją... Najważniejszy z nich to chęć wsparcia dla osób, które stoją przed trudnym wyborem szkolenia z LinkedIn dla swojej firmy lub dla siebie samego. Często trafiają do mnie zapytania odnośnie zakresu moich szkoleń, ich długości czy liczby uczestników, która w takim szkoleniu może wziąć udział. Postanowiłem zebrać je wszystkie i odpowiedzieć na nie właśnie w tym odcinku. Przy okazji zapraszam Was też do przeczytania zaktualizowanej wersji artykułu o szkoleniach z LinkedIn dla firmy, który znajduje się w opisie pod tym filmem. Nie jest to z mojej strony tanie call to action, a bardziej ukłon w stronę osób, które wolą czytać niż słuchać. A wiem, że tacy ludzie są w gronie moich kontaktów na LinkedIn i pewnie też wśród słuchaczy tego podcastu. Przejdźmy więc do tematu dzisiejszego odcinka, jakim jest wybór szkolenia z LinkedIn. Etapów wyboru szkolenia z LinkedIn jest kilka i zazwyczaj najpierw jest etap pierwszy, a właściwie można go nazwać etapem zerowym, czyli takim, na którym mamy zerową wiedzę na temat szkolenia z LinkedIn. No bo nigdy wcześniej w takim szkoleniu nie braliśmy udziału. Nic dziwnego, bo szkolenia z LinkedIn są takim niszowym elementem rynku. Mimo wszystko stają się coraz bardziej popularne. Od 2-3 lat jest coraz więcej szkoleniowców. No i faktycznie ten wybór staje się mocno utrudniony, bo zakres szkoleń, ich długość, też forma są bardzo różnorodne i dopasowanie tej formy do swojej firmy, do potrzeb swojej firmy wcale nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Więc kiedy mamy taką zerową wiedzę, to najpierw polecam w ogóle określić cel szkolenia. Jaki jest cel szkolenia z LinkedIn? Powiedzmy, że to ma być szkolenie dla firmy. Trafiają do mnie różne firmy, które mają różne potrzeby, więc bywa tak, że firma już ma profil firmowy na LinkedIn, ale on nie przynosi żadnych korzyści takiej firmie, no bo na przykład nie ma wystarczającej liczby obserwujących i też zasięgi są bardzo słabe. I w takim wypadku tylko następuje frustracja w dziale marketingu na przykład, no bo profil nie przynosi nam rezultatów. Jak to tak? Miały być duże zasięgi, miał ten LinkedIn nam przynosić nowych klientów, a przynajmniej działać wizerunkowo, a tymczasem widzimy, że te posty mają, nie wiem, 200-300 wyświetleń, albo jeszcze mniej, co gorsza, i żadnego odzewu. Nie ma też komentarzy pod postami i ogólnie nic się nie dzieje, tak? W takim wypadku firma stwierdza, że potrzebne jest szkolenie, żeby dowiedzieć się po prostu zasad funkcjonowania LinkedIn, no i algorytmu, tak? Czyli tego mitycznego algorytmu, który decyduje o zasięgach. W takim wypadku jest wybierane szkolenie dla pracowników, gdzie oni właśnie te zasady poznają. To jest oczywiście tylko jeden z celów. Cele mogą być też inne, no bo bywa tak, że firma w ogóle nie ma swojego profilu na LinkedIn i jest gorączkowa potrzeba jego założenia, no bo pracownicy widzą, że inne firmy z branży już mają swoje konto, już mają swój profil, on jest widoczny, gdzieś tam pojawiają się publikacje, komentarze, no i taki wniosek się nasuwa, że ten marketing nam ucieka, że tutaj nie nadążamy za tymi najnowszymi trendami, no w sumie nie takimi najnowszymi, bo LinkedIn jest już w Polsce od kilkunastu lat. Popularny stał się tak około 2015-16 roku, no i to już był wtedy czas na zakładanie profili firmowych, a nadal wiele firm nie zrobiło tego do dzisiaj.
No ale lepiej późno niż wcale. Orientuje się taka firma, dyrekcja, zarząd, czy też po prostu dział marketingu, że trzeba ten profil jak najszybciej wdrożyć. A więc jest potrzeba, jest też wykonanie. W takim wypadku można profil oczywiście założyć samodzielnie, ale później co z nim robić, żeby on miał w ogóle odwiedzających, żeby wyglądał estetycznie. Od tego może zacznijmy. Żeby wyglądał estetycznie, warto tam poustawiać wszystkie rzeczy, takie jak na przykład zdjęcie w tle, które jest ważnym elementem profilu, także opis firmy. No i tutaj pojawia się taki problem, że nie wiadomo, jaki ten opis powinien być, czy krótki, czy długi, jakie słowa powinny z nim zostać użyte, czy takie mocno branżowe, czy też bardziej język potoczny, więc te wszystkie dylematy ma firma, mają jej pracownicy i też na szkoleniu można je rozwiązać. W tym celu firmy decydują się na szkolenie grupowe. No, od mniej więcej 2 lat te szkolenia są zazwyczaj organizowane zdalnie. Wcześniej wiele firm miało wymóg, żeby taki szkoleniowiec przyjechał i wyjaśnił osobiście pracownikom, o co w tym LinkedIn tak naprawdę chodzi. Ale od jakiegoś czasu jest o wiele większa elastyczność w tym zakresie i szkolenie w formie online dla większości firm nie stanowi żadnego problemu. Wybierając takie szkolenie, warto też od razu ustalić sobie, ile osób z firmy będzie brało w nim udział. I tutaj taka podpowiedź ode mnie: ja nie jestem zwolennikiem, żeby to była jakaś wielka liczba osób. Raczej w takim szkoleniu powinni brać udział tylko ci, którzy są żywo zainteresowani tematem i którzy będą potem na tym LinkedIn działać. Bo jeżeli ktoś nie ma przekonania do LinkedIna, a też takie osoby przecież są, to nie warto ich zmuszać, żeby koniecznie były ambasadorami firmy na LinkedIn. No bo po prostu po pewnym czasie i tak odczują, że to nie dla nich i tylko wyniknie z tego frustracja, że robią coś, co niekoniecznie leży w obszarze ich kompetencji. Najlepiej więc, żeby udział w szkoleniu brały osoby tylko zainteresowane tematem, na przykład z działu marketingu, które są odpowiedzialne za tworzenie treści. I zazwyczaj z mojego doświadczenia wynika, że takich osób jest około 10. Oczywiście zależy to też od wielkości firmy, więc tutaj nie generalizujmy, ale powiedzmy, że udział w szkoleniu weźmie 10 osób. I to jest według mnie taka optymalna liczba, nie za dużo, nie za mało, a w sam raz, bo te osoby są właśnie zainteresowane tym, żeby profil na LinkedIn przynosił firmie korzyści, to raz, a dwa, że po prostu lubią social media, dobrze czują się w różnego rodzaju nowinkach technicznych, też dobrze czują się w kreowaniu treści, w pisaniu postów, tylko potrzebują wiedzy, co robić, żeby takie posty miały większe zasięgi. Więc wybieramy sobie konkretne osoby w firmie, które wezmą udział w szkoleniu, i wtedy możemy wysłać zapytanie do konkretnego szkoleniowca, że mamy plan, by w szkoleniu wzięło udział tyle i tyle osób. I proszę nam to wycenić. Takie pytania zazwyczaj do mnie przychodzą, ale akurat u mnie i podejrzewam, że u innych trenerów także, ta cena nie zależy tylko i wyłącznie od liczby osób, które wezmą udział w szkoleniu, a też od innych czynników, na przykład od jego długości. No i tutaj długość szkolenia, przy tym musimy się trochę zatrzymać, bo znam szkolenia rozłożone na kilka dni, gdzie na przykład w poniedziałek, wtorek i środę taki trener czy to przychodzi do firmy, czy to odbywa się wszystko zdalnie. I znam też szkoleniowców, którzy preferują krótsze nieco szkolenia. I sam jestem w tej drugiej grupie. Uważam, że szkolenie powinno być dynamiczne, niezbyt rozciągnięte, no bo to skutkuje nudą, mówiąc generalnie. Oczywiście nie zawsze, bo jeżeli szkoleniowiec potrafi ciekawie opowiadać, jeżeli on mówi w taki sposób, który jest zrozumiały, no to wiadomo, że takiego szkolenia słucha się
zdecydowanie łatwiej niż podawania suchych faktów, tak? Niemniej jednak 8 godzin bez przerwy to już jest zdecydowanie moim zdaniem zbyt dużo, żeby zapamiętać cokolwiek z tego szkolenia. Ja preferuję takie szkolenia 4-godzinne. One są rozłożone na kilka bloków, więc tam są naturalnie przerwy między poszczególnymi blokami i każdy blok opowiada trochę o czymś innym. Na przykład jedna część jest tylko i wyłącznie poświęcona profilowi firmowemu, kolejna profilowi prywatnemu, a jeszcze inna skutecznej komunikacji, czyli mówiąc wprost, pisaniu postów na LinkedIn oraz temu, żeby te posty miały dobre zasięgi. A to w przypadku profilu firmowego wcale nie jest takie łatwe. Podsumowując tę część odcinka, radzę, żeby przy okazji wyboru szkolenia dla firmy spytać o program szkolenia i jego zakres, a nie tylko o to, jak dany trener wycenia usługę w zależności od tego, ile osób w takim szkoleniu weźmie udział. Ważne jest też ustalenie harmonogramu zajęć, czyli na przykład to, że w pierwszej godzinie właśnie zajmujemy się profilem firmowym, w następnej profilem prywatnym konkretnych pracowników, a dopiero potem przechodzimy do pisania postów. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę przy drugim punkcie, profile prywatne. Często elementem szkolenia z LinkedIn jest audyt profili prywatnych. Więc jak najbardziej taki audyt warto wykonać, tyle że on musi być zrobiony z głową, bo szkoda tracić czasu na audytowanie profili pracowników, którzy dopiero założyli swoje konto na LinkedIn i jeszcze niewiele w tym profilu mają. Niewiele tam jest informacji. No, taki profil jest po prostu ciężki do zaudytowania. Ciężko tam podpowiedzieć, czego brakuje, no bo brakuje tak naprawdę wszystkiego. Polecam więc wybrać kilka profili tych pracowników, którzy będą reprezentowali firmę jako jej ambasadorowie na LinkedIn. I już coś tam w tym profilu się znajduje, jest na przykład zdjęcie w tle, jest opis w informacjach, jest doświadczenie i chcielibyśmy po prostu jako firma, żeby pracownik nas jeszcze lepiej reprezentował, no i też sam pracownik powinien się czuć ze swoim profilem komfortowo. No bo przecież tam będą zaglądać różne osoby z różnych innych firm i po prostu pracownik musi wiedzieć, że taki profil jest dobrze zrobiony. To zapewni mu komfort psychiczny, dzięki któremu będzie mógł pisać posty, no bo im więcej tych postów będzie dany pracownik pisał, tym więcej osób odwiedzi jego profil. Wybierzmy więc do takiego audytu tych pracowników, którzy najlepiej czują się w social mediach i mamy co do nich pewność, że będą chcieli reprezentować firmę na LinkedIn, że będą się z tym dobrze czuli, że nie będą skrępowani, no bo wiadomo, że nikogo nie warto przymuszać do tego, żeby koniecznie reprezentował firmę za pomocą swojego profilu prywatnego. Jeżeli mamy taką osobę, która niekoniecznie chce świecić swoją twarzą za firmę, a mimo tego chciałaby się zaangażować w działania promocyjne, możemy jej zaproponować prowadzenie profilu firmy. I tutaj warto, żeby taka osoba miała umiejętności copywriterskie, żeby posiadała też co najmniej 2-letnie doświadczenie w pisaniu postów, albo jeżeli nie postów, to innych tekstów blogowych. No bo wtedy mamy co do takiej osoby pewność, że ma ona lekkość pisania, że teksty, które wychodzą spod jej pióra są atrakcyjne i będą się po prostu dobrze czytały. Zarówno podczas samego szkolenia, jak i po jego zakończeniu trener powinien też zapewnić swoje wsparcie. Czyli zaproponować, że na przykład 2 tygodnie po szkoleniu albo miesiąc po szkoleniu będzie można do niego napisać na LinkedIn z prośbą na przykład o ocenę publikacji. Do mnie trafia wiele takich próśb o ocenę publikacji od osób, które są moimi klientami i po prostu nie mają pewności, czy ich posty są dobrze napisane. Jak najbardziej warto zapytać przed szkoleniem trenera, czy taką możliwość zapewnia.
To zagwarantuje też motywację do działania pracownikom, którzy prowadzą swoje profile prywatne bądź uczestniczą w rozwoju profilu firmowego, ponieważ będą oni mieli pewność, że nawet jeżeli coś będzie szło nie po ich myśli, no to mają wsparcie trenera LinkedIn, który podpowie, co zrobić, żeby posty miały lepsze zasięgi. Na koniec wspomnę też o innym rodzaju szkoleń z LinkedIn, bo skupiłem się tutaj na omawianiu szkoleń dla firm, średnich lub dużych, ale przecież z LinkedIn mogą szkolić się też osoby indywidualne. Często trafiają do mnie na przykład właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, które wiedzą już, że LinkedIn jest świetnym miejscem do promocji ich firmy, ponieważ jest portalem darmowym, a wciąż zapewnia bardzo dobre zasięgi i możliwość dotarcia do klienta biznesowego. Wtedy zazwyczaj proponuję konsultacje jeden na jeden, a program tych konsultacji nie różni się zbytnio od tego, co proponuję firmom. Jest oczywiście dostosowany do jednoosobowych działalności, ale sam zakres szkolenia jest bardzo podobny. Znowu omawiamy profil prywatny, pisanie atrakcyjnych postów i zwiększanie ich zasięgów, a także dochodzi do tego budowa sieci kontaktów, która w przypadku profili prywatnych jest bardzo ważnym elementem budowy marki osobistej na LinkedIn. No bo to, kogo mamy w kontaktach, decyduje o tym, kto finalnie zostanie naszym klientem i czy zostanie w ogóle naszym klientem, bo przecież źle zbudowana sieć zawodowa będzie tylko naszym utrapieniem, ponieważ będziemy mieli w niej osoby, które nie chcą być naszymi klientami i pomimo, że nawet będziemy mieli dobre zasięgi, będą nam ludzie w komentarzach pisali pozytywne rzeczy, to nikt tak naprawdę nie zgłosi się, by coś od nas kupić. A przecież o to w tym wszystkim chodzi. O to, żeby obecność na LinkedIn dała nam namacalne efekty w postaci wystawionych faktur. Mam nadzieję, że w tym odcinku przybliżyłem Wam nieco sposób wyboru szkolenia z LinkedIn, a jeżeli nadal Wam mało wiedzy, to jeszcze raz odsyłam do artykułu, który napisałem właśnie z myślą o osobach, które stoją przed trudną decyzją na temat wyboru szkolenia z LinkedIn, czy to dla swojej firmy, czy to dla swojej jednoosobowej działalności. Link do tego artykułu znajdziecie na YouTubie w opisie pod filmem. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia następnym razem. To był podcast Zlinkowani.